kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Ja sobie tutaj usiadłam na dywaniku i stwierdziłam, że po prostu dla was zacznę nagrywać pierwszy film w nowym roku. Zaczynamy od Holmpexowego z naprawdę wielkimi zdobyczami, także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak jak ja, żeby wam to pokazać. Mam dużo męskich rzeczy, ale też znajdzie się parę damskich, także pokażę wam. Mam dla was zamiar nagrać dwa takie filmy, bo znalazłam tyle super perełek, że stwierdziłam, że rozdzielę to po prostu na dwa filmy, więc kolejny pojawi się już niedługo. Stwierdziłam, że to jest idealny czas. I zacznę od pierwszej rzeczy. Jest to sweter, który kupiła sobie moja siostra. Stwierdziłam, że pokażę wam także jej ubrania. Trochę się tu przechylę, bo jestem krzywo. Także zacznę od swetra. I ogólnie byłyśmy razem na zakupach, więc stwierdziłam, że po prostu pokażę wam wszystko razem. Jest to sweter 100% wełna. Ja nie lubię ogólnie takiego materiału, ale jeśli ktoś lubi, to naprawdę można takie dorwać w lumpeksach. On jest w kolorze czerwonym i myślę, że naprawdę fajnie wygląda. Nie znam tej firmy, ale może wy kojarzycie, także dajcie znać, czy jest to jakaś fajna, popularna firma. Czuć po prostu, że on jest wełniany i myślę, że idealnie sprawdzi się dla mojej siostry. Rękaw ogólnie jest taki 3/4. Myślę, że można go bardzo fajnie wystylizować, nawet będzie pasował do zwykłych jeansów i idealnie sprawdzi się na ten okres zimowy, więc na pewno będzie mega, mega ciepły, bo w takich wełnianych sweterkach jest naprawdę ciepło, także trafiła idealnie z tym zakupem. Pokażę wam teraz kolejną rzecz, która może już powiedzmy nie jest na topie, bo jest świąteczna, ale stwierdziłam, że mimo wszystko wam ją pokażę. Jest to świąteczny sweterek z takim słodkim... słodkim pieskiem. To jest chyba piesek, ma takie fajne reniferowate rogi i takie pomponiki. Myślę, że no na święta jest po prostu idealny. Także moja siostra jeszcze go założy, bo mamy teraz okres przedświąteczny. Jest dzisiaj 23 grudnia, ja stwierdziłam, że po prostu wstawię wam ten filmik po świętach, po nowym roku, żebyście mieli taki fajny prezent na nowy rok ode mnie z fajnymi zdobyczami, bo wiem, że te filmy lubicie najbardziej i stwierdziłam, że będzie to idealna pora. Także mamy świąteczny sweterek, może nie jest na topie, ale stwierdziłam, że muszę wam go pokazać, bo jest naprawdę mega, mega uroczy. I on ma naprawdę przyjemny materiał, firma Tu i rozmiar 8. Także sprawdzi się na przyszły rok. Kolejna rzecz, jest to wspaniała rzecz według mnie. Jest to koszula męska, która ogólnie mega mi się spodobała, wzięłam ją Maciejowi. Nie mam pojęcia, co to jest za firma i ogólnie zastanawiałam się nad tym, może wy będziecie kojarzyć. Mega spodobał mi się ten materiał i przede wszystkim ten wzór. Ona jest zapinana na guziki, ona jest taka dosyć gruba. Ja szukałam takiej koszuli dla niego w H&M-ie, ale nie było jego rozmiaru, była tylko S-ka. Tutaj akurat trafiłam na... nie wiem, co to jest za rozmiar, ale na pewno będzie mu dobra, więc musi być to pewnie M-ka albo L-ka ewentualnie. No, myślę, że też jest idealna na taki okres zimowy, bo jest ciepło, więc będzie go grzała, a jednocześnie jest taka fajna do zarzucenia, więc w każdej chwili będzie mógł sobie ją ściągnąć, ubrać nawet pod spód t-shirt. Myślę, że i tak będę to od niego pożyczać, jak to każda kobieta od swojego chłopaka. Kolejna rzecz, jest to koszula, która ma tak przyjemny materiał, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. Jest to koszula z ASOS-a w rozmiarze 38. Jest ona tak miła, po prostu będzie się ją nosiło cudownie, szczególnie na lato, w takie upalne dni, gdy człowiek się poci, to myślę, że naprawdę sprawdzi się perfekcyjnie. Ona jest ogólnie z krótkim rękawem, ale ona jest taka oversize'owa, nie jest taka całkowicie dopasowana. No, jest przepiękna, tutaj ma kieszonkę, jest taka zwiewna, na pewno tak fajnie na wietrze będzie falować, nie wiem, wiać, nie wiem jak to powiedzieć, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. I pokażę wam ją także na mnie. Ona oczywiście jest w rozmiarze 38, więc na mnie będzie za duża. Ale tą koszulę kupiła sobie moja siostra i leży na niej bardzo fajnie. Więc również rzeczy z ASOS-a można dorwać w lumpeksie. Za wszystko zapłaciłam 50 zł z moją siostrą razem, także myślę, że niedużo. A perełki mam tutaj naprawdę fajne. I przechodzę teraz do koszulki z Hollistera, którą także kupiłam Maciejowi. Ona jest w rozmiarze M i wygląda tak, jest to najzwyklejsza biała koszulka, mega mi się spodobała. Tutaj ma ten standardowy znaczek, logo i zwykła, gładka, ja lubię najbardziej takie męskie koszulki, zwykłe, gładkie. Ja w ogóle uwielbiam białe koszulki męskie, także jak ją zobaczyłam, to od razu stwierdziłam, że po prostu muszę ją wziąć dla niego i mam nadzieję, że będzie ją nosił, bo mnie się bardzo podoba. Mam tutaj kolejną rzecz
z Levisa, słuchajcie, w rozmiarze XL. Wzięłam ją z tego względu, że no nie patrzyłam na rozmiar za bardzo, ale no nie wziąć tak ładnej koszulki z Levisa to byłby grzech. Widzicie? No, powiem wam, że w sklepie normalnie trzeba by było za nią dać naprawdę mega, mega dużo. Ma takie fajne guziczki, fajny materiał, także na pewno będzie się ją bardzo przyjemnie nosić. Nie wiem, kto ją jeszcze dostanie, ale no nie wziąć jej to by była po prostu, no, grzech. Także wzięłam, zobaczymy, może komuś się spodoba i otrzyma taką oryginalną koszulkę ode mnie. I tak, kolejne rzeczy. Mam tutaj dwie ostatnie rzeczy, które są totalnymi sztosami. Może nie wizualnie, ale firmy, ze względu na firmy je głównie wzięłam. I pierwsza z nich jest to koszula od Armaniego, słuchajcie. Rozmiar XL, ona jest ogromna, ale no żal było jej nie brać, bo stwierdziłam, że może ktoś ją będzie nosił. I widać to, że ona jest oryginalna, też ze względu na znaczek po prostu tutaj, o, widzicie? No i prócz tego ma oczywiście metkę, także sprawdziliśmy to i jest oryginalna. Ona jest zapinana na guziki z krótkim rękawem. Ja nie przepadam za takimi koszulami totalnie, ja nie lubię koszuli z krótkim rękawem, ale myślę, że na pewno ktoś z naszej rodziny chętnie ją przygarnie i będzie nosił. Zwykła w kratkę. Nie będę pokazywała już jej na sobie, bo to jest XL-ka, jest ogromna, więc w ogóle przydałby mi się w moich filmikach czasami jakiś taki, wiecie, męski model, który przymierzałby te wszystkie ubrania prócz mnie. Szczególnie w sytuacjach, w których faktycznie mam dużo męskich ubrań, więc może coś ogarnę, może Maciej mi będzie pozował. I tak, i ostatnia rzecz, jest to rzecz, którą kupiłam sobie i jest to, wydaje mi się, że piżamka. Piżamka z Victoria's Secret. Ona ogólnie musi iść do prania, jeszcze nie prałam tych rzeczy. 100% cotton. I uwaga, zobaczcie te plecy. O, no, po prostu nie wyobrażam sobie, ile musiałabym dać za taką piżamę. A dałam za nią totalne grosze, bo dzisiaj było 30 zł za kilogram. Więc no wydaje mi się, że dałam za nią jakieś 8-7 zł może. Za oryginalną piżamkę z Victoria's Secret. To jest niesamowite i na pewno będzie też mega, mega wygodna. Na początku nawet nie zwróciłam uwagi na to, ale no zobaczcie sami, brudna jest ta metka, oczywiście ja to wszystko popiorę sobie. I no, czy to nie jest niesamowite, że w lumpeksach można dorwać tak oryginalne rzeczy, za które trzeba by było normalnie w sklepie dawać po prostu nie wiadomo ile siana. A idzie tak trafić, idzie, także polecam naprawdę chodzić po lumpeksach, bo można tam znaleźć takie perełki, zresztą sami widzicie. I dajcie mi znać, która rzecz spodobała wam się najbardziej. Ja z chęcią po prostu chodzę na lumpy i z chęcią nagrywam potem dla was takie filmy. Także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać drugiej części z kolejnymi markowymi ubraniami. Mam nadzieję, że wam się ta część spodobała. Dajcie koniecznie mi kciuka w górę i subskrypcję, żebyście nie ominęli kolejnego filmu i kolejnych moich filmów z kolejnymi zdobyczami. I to tyle. Więc widzimy się już niedługo w kolejnym filmie i do zobaczenia.